Cześć wszystkim. Witajcie, drodzy ludzie, przyjaciele. Sikora z tej strony. Po bardzo długim, myślę sobie, w sensie kontaktu z wami, po bardzo długim czasie. Zacznę od tego, że musiałam przerobić bardzo trudny psychicznie temat hakera, który 3 lata temu zainfekował moje życie. Dałam sobą zmanipulować jakiemuś psychopacie, który obiecał mi spełnienie mojego życiowego marzenia, to znaczy nagranie płyty w Stanach Zjednoczonych. Pół roku żyłam tym złudzeniem, pół roku przygotowywałam się do tego. W pewnym momencie ten ktoś ukradł moje socjale, czyli patrząc ze strony współczesnego świata, okradł mnie z najcenniejszej sprawy, czyli z kontaktu z wami. To w sensie psychologicznym bardzo brutalna historia i nie chcę się nad nią teraz tutaj rozwodzić, bo już ją przepracowałam i pogodziłam się z nią. Wyciągnęłam wnioski, dlaczego tak się stało, z jakiego powodu. Nazwałam plusy i minusy tej sprawy. Natomiast ponieważ zawsze podchodzę do mojego wizerunku i do tym samym do kontaktu z wami podchodzę uczciwie, stwierdziłam, że będzie cennym, żeby to wam powiedzieć w tym momencie, kiedy w jakimś sensie dzisiaj postanowiłam, że zacznę do was powoli wracać. A wymyśliłam sobie, że będę wam przypominać pewne moje interpretacje i opowiadać, co im towarzyszyło, o ile to pamiętam. Zacznę dzisiaj bardzo spokojnie od wywiadu ostatniego w Radiowej Trójce. Wywiadu, w którym przede wszystkim zapowiadam wyzwanie mojego życia, kolejne wyzwanie mojego życia, którym będę się z wami dzielić. Premiera tego koncertu, tego monodramu jest 15 czerwca w Promie Kultury. Już dziś serdecznie i pełna wiary w powodzenie tej misji, tego wyzwania, tego eksperymentu zapraszam. Zapraszam was. To będzie mój hołd, moja interpretacja, moja, a także zespołu Kameleon w składzie Hadrian Filip Tabęcki, Piotr Maślanka, Maciej Szczeciński, Mario Jeka, Paweł Stankiewicz. To będzie nasza interpretacja muzyczna piosenek Tiny Turner. A w tym wszystkim moja interpretacja jej drogi rozwoju. Wzięło się to wszystko stąd, że w zeszłym roku, w kwietniu, zupełnie przypadkiem, w końcu obejrzałam film fabularny Tina z 2021, zdaje się, roku, albo nie, wcześniejszy. Ten fabularny z fantastyczną rolą Angeliny Basket. Fantastyczną. I wstrząsnął mną na tyle, że napisałam natychmiast po nim, żeby się dopełniło. Napisałam tekst, wiersz, tekst Droga do Ciebie, dedykowany Tinie Turner. I przeszyły mnie dreszcze, tak jak zawsze, kiedy mam styczność z elektryzującą mocą. To znaczy moja charyzma i moja elektryczność ma nagle styk z czymś niepowtarzalnym, ze zjawiskiem, które potrafi promieniować i obdarzać mocą wielu innych ludzi. Myślę, że
to jest jeden z elementów prawdziwości artysty i tego, co po sobie pozostawia. I wtedy napisałam do moich rodziców, że mam dziwne wrażenie, że Tina nas niedługo opuści. To stało się 1,5 miesiąca później. I wtedy zrozumiałam, że moje wieloletnie marzenie zaśpiewania z Tiną Turner w tym wcieleniu fizycznie się nie zrealizuje. I szybko zmodyfikowałam moje marzenie w takie, że zinterpretuję Tinę Turner. Wiem, że mówi się o mnie polska Janis Joplin, czy polska Edith Piaf. W końcu zacznę się śmiać w mediach, kiedy usłyszę to ponownie i zacznę proponować, żeby może mówić po prostu polska Natalia Sikora. Rozumiecie? Bo to takie śmieszne. Więc tak jak zinterpretowałam dla Was wiele osobowości, tak teraz zinterpretuję dla Was Tinę Turner. Mój powrót w kontakt z Wami będzie bardzo ostrożny i bardzo delikatny. Wybaczcie, ale na pewno nie będę odpowiadała ani w ogóle otwierała wiadomości na socjalach od Was, na mojej stronie internetowej www.sikora-create.com są wszystkie dane kontaktowe do mnie, jest adres mailowy, więc jeżeli potrzebujecie coś do mnie napisać, to śmiało. Doba jest za krótka, ale mimo to z opóźnieniem będę próbowała Wam odpowiadać. Na socjalach nie będę wchodzić, nie wchodzę w wiadomości, ponieważ od tego zaczęła się moja katastrofa 3 lata temu z hakerem, który podał się, przedstawił się jako wybitnie znana całemu światu osobowość aktorska. Wybitnie. I cóż jeszcze mogę dodać? Postaram się absolutnie nie zamienić socjali w żadne celebryckie trendy, to znaczy, że będę coś promować swoim nazwiskiem. Jedyne, co promuję, to siebie i swój świat w imieniu ludzi, którzy czują podobnie głęboko. Więc w taki oto sposób, zapewne dość nieporadnie, próbuję do Was powolutku wracać. Bardzo Was pozdrawiam. W imię światła, mimo wszystko, do przodu. Hej!